Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj mam taki element do zrobienia. Ma on być zrobiony z aluminium. Jeszcze nie powiem, co to jest. Pod koniec odcinka będzie można zobaczyć. No i ma to wyglądać tak. Potrzebuję dwie sztuki. Jedną sobie już zrobiłem. Więc tak to wygląda. Tak, powiem, że tutaj żaden wymiar właściwie nie jest jakiś bardzo istotny. Dokładności tutaj nie muszę mieć praktycznie żadnej. To jest taki element bardziej, że tak powiem, estetyczny, aniżeli gdzieś to by miało pasować jakoś ściśle. Może tylko ta średnica tutaj wewnętrzna jest ważniejsza, ale bez jakiegoś szału. No i tak to wygląda. Jako materiał do obróbki pójdzie taki wałek. To jest aluminium PA6 i on ma 35 mm. Także montuję i będziemy zaczynać. Także montujemy wałeczek. Na pierwszy strzał oczywiście będzie planowanie czoła, no i zjechanie średnicy tak, żeby już była docelowa. Czoło mamy gotowe, teraz będziemy jechać po obwodzie. No już jest wywiercone wstępnie, teraz sobie to zrobię już tak na lepszy wymiar wytaczakiem, tą średnicę wewnętrzną, jak i głębokość. A więc głębokość już mam, średnicę mam, także to jest praktycznie z tej strony gotowe. Taka jeszcze kosmetyka została, oczywiście zrobienie krawędzi tutaj. Także
robimy. No i to samo, tylko wewnątrz. No to już z tej strony mamy naprawdę gotowe, no i pozostało nam tylko odciąć, także przecinek i jedziemy. Oczywiście do przecinania przyda się tutaj dmuchaczka i troszkę chłodziwa. Przecinakiem uciąłem to z naddatkiem, także teraz sobie to zamontowałem z powrotem, odwrócone. Przejadę sobie tą krawędź, żeby była wiadomo ładna, równa, zmierzę sobie, no a potem już będę wiedział, ile muszę odciąć tego naddatku, aby był wymiar taki, jaki sobie wymarzyłem. Tutaj miałem być 34 mm, mamy 34,28, także jeszcze 28 trzeba zjechać i będzie git. Że tak powiem, teraz będzie skomplikowana operacja, trzeba to zrobić pod skosem, także sobie teraz wszystko poustawiam, no i wrócę, jak już będzie wszystko ustawione i pokażę, jak to zrobiłem. Mam nadzieję, że tu widać, jak sobie wszystko poustawiałem, także teraz będę sobie jeździć tutaj, aby zrobić ten skos, który mnie interesuje w taki sposób. Był problem, żeby to ustawić jakkolwiek tak, żeby można robić skrawać z tej strony, także musiałem zrobić tak, że będę jednak skrawać tutaj od tyłu, no a żeby skrawać jeszcze tu od tyłu, będę musiał załączyć lewe obroty, no ale to nie jest jakiś problem. Także już prawie koniec, jedziemy dalej. Tutaj zamalowałem sobie markerem i namalowałem linię, do której chcę ten skos robić. Tu powinny być około 4 mm, no ale nikt z tego strzelać nie będzie, także jak będzie więcej, mniej, to nie jest jakieś bardzo istotne. Także teraz lewe obroty, jedziemy. Jeszcze kapeczkę. Już praktycznie koniec. Zostało mi jeszcze zrobienie takiej tutaj małego zagłębienia na śrubkę, także zakładam sobie freza i to już zrobię sobie takim frezem. Taka kosmetyka, oczywiście jeszcze tu mamy jedną krawędź, którą możemy sobie sfazować. No i mamy nasze dwa gotowe elementy. Taka mała różnica jest między nimi, ale to było zamierzone, także tu nic złego się nie stało. Za moment je przymierzę i pokażę, co to było. No i teraz pytanie, co to było? Także rozwiązanie zagadki. To jest problem, a to jest rozwiązanie. Te końcówki są mocowane za pomocą takiej gumy, która się tutaj rozpręża w kierownicy.
No i trzyma się to za pomocą śrubeczki, która jest tak schowana. Także to by było tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się. Cześć.